Szczęść Boże, coś wam powiem. Sprawdzianem tego, czy postępujesz drogą autentycznej wiary, nie jest twoje przekonanie o swojej doskonałości, ale to, czy w twoim sercu jesteś otwarty na drugiego człowieka. W tym fragmencie Chrystus uczy, jaki był boski sens instytucji szabatu. Bóg ustanowił go dla dobra człowieka, żeby mógł odpocząć i w spokoju i radości oddać się kultowi Bożemu. Interpretacja faryzeuszy przekształciła ten dzień w czas niepokoju i troski z powodu wielu nakazów i zakazów. Szabat, jeden z największych skarbów Starego Testamentu, miał trzy wielkie sensy religijne. Według pierwszej redakcji dekalogu ma on być dniem dziękczynienia za Boże dzieło stworzenia. Ponadto szabat był dniem wspomnienia wyzwolenia z niewoli egipskiej. Wreszcie dzień ten był znakiem przymierza. To znaczenie szabatu wzrosło zwłaszcza wówczas, kiedy lud Boży znalazł się w niewoli i zabrakło świątyni oraz ofiar składanych tam Bogu. Chrystus przedstawiany jest w Ewangeliach jako wypełnienie tych trzech wymiarów. Rabini nauczali, że zrywanie kłosów to praca żniwna, której absolutnie nie można wykonywać w dniu świątecznego spoczynku. Jezus, odpierając zarzuty swoich przeciwników, przypomina prawdziwy sens ustanowionego dnia szabatu. To dzień szczególnego dziękczynienia Bogu za wszelkie dobro, jakie człowiek od Niego otrzymuje. To dzień radości z powodu troskliwej opieki Stwórcy nad swoim stworzeniem. To dzień zaufania w Bożą opatrzność. Zobaczmy, jak dziś traktuje się niedzielę. Jest to dzień, w którym wiele osób nadrabia zaległości w domu, w zakupach. Jest to również dzień, kiedy przygotowujemy się do pracy, a nawet pracę wykonujemy, bo w tygodniu nie było czasu. Ile przekrętów z prawem dokonuje się, żeby w niedzielę mogły być otwarte sklepy i wymyśla się różne udziwnienia. Niedziela przestała być dniem odpoczynku i modlitwy, którą w świątyniach kierujemy do Boga. Stała się tylko dniem wolnym. Jezus przychodzi, by ukazać prawdziwe znaczenie Bożego prawa, którym mają kierować się ludzie. Nie chce burzyć hierarchii wartości. Nie stawia człowieka na miejscu Boga, ale też nie chce, by człowiek czuł się jak jakiś niewolnik prawa otrzymanego z wysoka. Chrystus pokazuje, jak ważnym dla Boga jest człowiek, nie zaś prawo dla niego przeznaczone. Daje się słyszeć wolno, niewolno, dozwolone, zakazane. Jest to pułapka tych, którzy w swej religijności nie idą drogą prawdy o sobie, o życiu i o Bogu. I w ten sposób nie otwierają się na spotkanie z wyzwalającą miłością Zbawiciela. Pozostają oni w więzieniu religijnych nakazów i zakazów bez odkrycia ich prawdziwego sensu. Jak napisał Jan Paweł II, odpoczynek to coś świętego i okazja, by uświadamiać sobie, że wszystko jest dziełem Boga. Otwarcie serca dla bliźniego jest zaś w sposób pewny otwarciem go dla Boga i Jego obfitego błogosławieństwa. Na miarę mojej postawy wobec bliźniego otrzymam w życiu Boże błogosławieństwo.